wystąpimy razem z dziewczynami i zapraszamy bez obaw, będziecie zadowoleni. O 19:30 do Art Room. Otwórz? Mam otworzyć. Uważam drugi nie kongres animatorów kultury za otwarty. Pierwsze wystąpienie plenarne na niekongresie wygłosi Agata Stafiej-Bartosik, dyrektorka Ashoka Polska. Zapraszam panią Agatę. Jeszcze pan ze mną wchodzi? Naprawdę? To ja tak sama tu będę? Kurczę, może by ktoś do mnie przyszedł. Wlazłam. Muszę odsapnąć. No, więc tak, po pierwsze muszę powiedzieć, że ja jestem niezmiernie stremowana tą sytuacją, ponieważ nigdy w życiu nie przemawiałam z autobusu, z dachu, w ogóle z dachu, czegokolwiek jeszcze nie przemawiałam. Z autobusu to już w ogóle. Ale jakoś postaram sobie dać radę. I też dodatkowo zestresowała mnie ta właściwie głęboka myśl, że bycie animatorem wśród animatorów to jest ciężka sprawa, więc próba powiedzenia czegoś sensownego na początek takiego wydarzenia, gdzie jest tyle ciekawych rzeczy, że gdzie właściwie główna wartość jest w tych rozmowach w grupach, a nie w tym, że ktoś stoi i gada, to jest jakieś wyzwanie. Także dziękuję ci, Agatko. Czuję, że dzięki tobie się rozwijam. Generalnie tak sobie myślę, że w ogóle jest tak, mnie się wydaje, że jest słabo w ogóle. I dosyć ponuro jest. I te czasy, co nadchodzą, wcale mi się nie jawią jako jakieś takie bardzo wesołe. Trochę mam takie wrażenie, że tu wszyscy tak się przytulają i w ogóle jest sympatycznie, ale to jest jednak pewien bąbel w takim świecie, który mnie się nie wydaje, że on idzie w jakąś taką bardzo wesołą stronę. No i jest takie pytanie, które zresztą pojawiło się tam pod tym namiotem, w co się zbroić? Już nie w co się bawić, tylko w co się zbroić. Czego się uczyć albo co rozwijać, żeby sobie dać radę w tej przyszłości, która wygląda na taką przyszłość mniej dialogową, a bardziej konfliktową. Chyba mniej współpracującą, a bardziej podzieloną. I mówię o sytuacji takiej ogólnej, globalnej, nie jakiejś gdzieś konkretnej. I niektórzy, ja na przykład reprezentuję taką organizację, która jest podobno największym na świecie zrzeszeniem innowatorów społecznych, czyli takich osób, które mają nowy pomysł na rozwiązanie starych problemów i mają umiejętności, żeby ten nowy pomysł wdrożyć, bo oczywiście nowych pomysłów każdy z nas ma bardzo dużo codziennie, tylko że oni je robią. No i mamy na przykład taką Mary Gordon z Kanady, która mówi, no żeby w ogóle sobie dać radę w przyszłości, to trzeba ludzi uczyć empatii, trzeba ćwiczyć empatię. Tam pod namiotem była taka dyskusja, czy pewne cechy są wrodzone, czy można się ich nauczyć. Mary Gordon mówi na przykład, empatii można się nauczyć. I zadaniem ludzi, którzy pracują ze społecznościami, ze szkołami, z dziećmi, jest uczenie empatii, a przede wszystkim może nie tyle uczenie, co tworzenie takiej możliwości ćwiczenia empatii. Jak ćwiczyć empatię? Mary Gordon wymyśliła, żeby do szkół, gdzie są dzieci takie 9, 11, 12-letnie, zapraszać rodziców z 4-miesięcznymi dziećmi. I ona mówi, że ta relacja, która jest między dzieckiem a rodzicem, która siłą rzeczy jest bardzo empatyczna, ciepła. To dziecko nie mówi, o co mu chodzi, a rodzic jakoś wie. I dzieci, które mają 9, 10, 11 lat, patrzą na to i mówią, a skąd ona, ta mama, albo on, ten tata wie,
dlaczego ono płacze. To jest takie obserwowanie takiej czystej empatii w działaniu. To brzmi dosyć prosto, to nie jest jakiś bardzo skomplikowany program. Proszę sobie wyobrazić, że szkoły, w których konsekwentnie prowadzono taki program przez 9 miesięcy, to są szkoły, w których dzieci się nie biją na przerwach, nie ma przemocy, te dzieci się lepiej uczą i co najważniejsze myślę, te dzieci mają poczucie własnej wartości, dużo większe niż miały przed rozpoczęciem programu. Czyli coś takiego dziwnego się dzieje przez to, że one nagle zobaczyły empatię w działaniu. No więc może empatia jest jedną z takich umiejętności, czy z takiego, to jest takie coś, co trzeba ćwiczyć, żeby sobie dać radę w tej złej przyszłości, która idzie. No ale z kolei inni mówią, nie, chyba nie empatia, albo empatia też, ale sama empatia to jest za mało. To jeszcze trzeba ćwiczyć takie coś, żeby ludzie się siebie nie bali nawzajem. Jak to robić, żeby się siebie nie bali? No to w Aszoce jest taka członkini Aszoki, nazywa się Rafaela Ja, pracuje w Egipcie, gdzie dzieci z takich dosyć ubogich dzielnic nie znają Europejczyków, nie znają tej kultury i oczywiście uważają różne rzeczy. Jak się czegoś nie zna, to łatwiej jest się tego bać albo coś sobie na ten temat myśleć. No i ona robi takie spotkania, w których dwa pokoje są potrzebne do tego. W jednym pokoju się robi samolot, i te dzieci, które nigdy nigdzie nie mogą polecieć, bo po prostu nie mają pieniędzy ani w ogóle jak. Więc one lecą takim samolotem na niby. I w drugim pokoju jest kraj, do którego one lecą. I ten kraj urządzają cudzoziemcy, którzy mieszkają w Egipcie. No ale na przykład są grupą Francuzów. I ta grupa Francuzów sobie tam urządza Francję. Dzieci przylatują do Francji i spotykają Francuzów. I jedzą francuskie jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Tam sobie gadają. I nagle ci Francuzi mówią, wiecie, Francja jest piękna, my jesteśmy bardzo dumni z tej Francji. Ale mamy we Francji problem. I wybierają, jakim problemem się podzielą. Na przykład mówią tym dzieciom, no wiecie, u nas we Francji jest duży problem z bezdomnością. I te dzieciaki mówią, kurczę, no to coś trzeba by zrobić. I nagle zaczynają kombinować razem z tymi świeżo poznanymi cudzoziemcami, jak tu pomóc tym Francuzom z tą bezdomnością. W gruncie rzeczy nie ma znaczenia, co oni wymyślą. Znaczenie ma to, że te dzieci poznały obcego, poznały innego. Nie tylko zjadły bagietkę, ale też jakby poczuły, że to, co one mogą wnieść, może się przydać temu obcemu. To jest wiele badań, które pokazują, że jak komuś pomagamy, to bardziej tę osobę lubimy. Więc jakby nagle okazuje się, że przy pomocy dwóch pokoi można sprawić, że dzieciaki się mniej boją obcego. To, czyli mam tak empatię, może trzeba ćwiczyć taką ciekawość świata, gotowość do spojrzenia na nowy sposób na coś, ale co jeszcze powinno być taką umiejętnością, która powszechnie będzie nam potrzebna w przyszłości? No są ludzie, którzy mówią, taką umiejętnością jest na pewno, mówią oni, praca zespołowa. Mamy takiego członka Szoki, który założył organizację, która nazywa się Harry Potter Alliance, czyli taki związek Harry'ego Pottera. I to są grupy w szkołach, gdzie dzieciaki wspólnie postanawiają realizować w rzeczywistości, w świecie Mugoli, te zasady Harry'ego Pottera, które polegały na tym, że działa się przeciwko strachowi, przeciwko niesprawiedliwości, przeciwko odrzuceniu, no w takim braterstwie, przyjaźni, we współpracy. Co oni mówią? Dobra, trzeba ćwiczyć współpracę. No a na przykład ktoś inny mówi, no tak, ale wiecie, bardzo ważna jest też uważność, bo to jest, te wszystkie, jak Państwo słyszą pewnie, te umiejętności, to jest coś, czego na przykład nie umieją maszyny. Maszyny nie umieją empatii, maszyny nie umieją pracy zespołowej tak, w takiej interakcji. Maszyny nie zastąpią nas w tym, więc to jest coś, co warto rozwijać. Bo nie wiem, czy Państwo znają, jest taka aplikacja bardzo fajna. Można sobie tam wpisać, BBC zrobiło taką aplikację, polecam Państwu. Jest taka aplikacja, gdzie można sprawdzić, czy Państwa zawód przeżyje. I wyobraźcie sobie, że animator to jest jeden z niewielu zawodów, które nie znikną zdaniem animacji BBC.
zawsze będą potrzebni animatorzy, prawnicy nie będą potrzebni, tłumacze nie będą potrzebni, architekci nie będą potrzebni, nawet chirurdzy nie będą potrzebni, ale animator będzie zawsze potrzebny. Ale dlaczego? No między innymi dlatego, przecież jak ja tu opowiadam wam te przykłady, to jest coś, co wy po pierwsze umiecie, po drugie robicie, tak? Znaczy to ta umiejętność empatii, umiejętność pracy w grupie, wyciąganie tego z ludzi, z którymi pracujemy, to jest to. Uważność, zaczęłam mówić o uważności. Mamy takiego członka Ashoki, słuchajcie, w Nowym Sączu, Grzegorz Tabasz się nazywa. To jest facet, który lekcje biologii prowadzi z dzieciakami w nocy w lesie. To zobaczcie w ogóle, jaka to jest odwaga. Mężczyzna, nauczyciel zabiera dzieci w nocy do lasu w ogóle. Ale zabiera je tam do tego lasu i patrzą, jak żyje las, kiedy nas tam nie ma. Co tam się dzieje? Słuchajcie, te dzieciaki nagle po prostu zakochują się w biologii, bo się okazuje, że biologia to nie jest tam cykl życia czegoś, co w ogóle w życiu mało kto będzie się tym zajmował. Nagle się okazuje, że tam są sowy, tam są jakieś tchórzofretki, ten las jest strasznie fajny i ciekawy. I co, i kto tam na kogo poluje, a kto kogo je, to jest super. To jest lekcja uważności. Bo jak się pójdzie do takiego lasu nocą, to on potem w dzień jest zupełnie innym lasem. Dlaczego opowiadam o tych wszystkich case'ach? Opowiadam o tym dlatego, że te umiejętności, to co też członkowie Ashoki ćwiczą z grupami, z którymi pracują, bo to nie zawsze są społeczności. Czasem to są społeczności, czasem to są rodziny, czasem to są dzieciaki i tak dalej. To też jest tak, jak wy pracujecie, to są różne grupy. Ale to są umiejętności, które sprawiają, że ludzie, ci duzi, mali i inni, odkrywają, że oni coś mogą. Że potrafią. Jak się rozmawia z tymi naszymi innowatorami z Ashoki, a wśród nich jest na przykład Jimmy Wales, założyciel Wikipedii. Wśród nich jest Carlo Petrini, który wymyślił slow food. Jest dużo takich gwiazd, tak? I jak, co się okazuje? Okazuje się, że większość z nich, jak miała jakieś naście lat, to zaczynała od robienia gazetki szkolnej, zaczynała od robienia przedstawień, zaczynała od robienia jakichś takich a la happeningów, wiecie, tam typu jest chory kolega w klasie, to my będziemy robić lemoniadę i na tej lemoniadzie zarobimy coś. Oni wszyscy robili coś, jak mieli lat naście. I jesteśmy na świeżo, Ashoka działa w 87 krajach na świecie. Mamy ponad 3,5 tysiąca tych innowatorów i zrobiliśmy takie badanie, z którego jasno wynika, że 90% tych ludzi coś robiło, mając lat naście i uwaga, zazwyczaj były to działania, które pewnie wchodziłyby w zakres działań kulturalnych, kultury. Oni robili przedstawienia, tak jak mówię, gazetki, rzeźby, różnego rodzaju działania. O czym to jest historia? To jest historia o tym, że młody człowiek, kontaktując się z tymi działaniami, nabiera poczucia sprawczości. Zrobienie przedstawienia jest takie w miarę proste, powiedzmy, że jest tam w miarę proste, tak? To jest coś, co ja mogę zrobić, nauczyć się wierszyka, stanąć, wydeklamować. To jest tylko moje. I teraz, co się dzieje z człowiekiem, który ma w sobie sprawczość? Człowiek, który ma w sobie sprawczość, to jest człowiek, który jest silny. Cokolwiek się będzie działo, on będzie czuł, że nie jest jakimś czymś, co lata gdzieś sobie tam po świecie i różne przeciwności losu go tu rzucą albo tam rzucą. To jest człowiek, który wie, że gdziekolwiek go rzuci, to on sobie jakoś tam da radę. Więcej, to jest człowiek, który jeśli widzi problem, to nie ucieka. Czasem ucieka, ale potem wraca. Patrzy, zastanawia się, jak go rozwiązać. No i teraz tak, Ashoka, czyli organizacja, którą ja reprezentuję, to jest taka organizacja, w której my wierzymy, że gdyby wszyscy ludzie na świecie mieli to poczucie sprawczości i mieli poczucie podmiotowości, to świat byłby zupełnie inny. Wyobraźcie sobie, czy w ogóle w takim świecie byłyby możliwe nierówności. No trochę nie. Ale w świecie, w którym ludzie mają poczucie, że są bezsilni, mają poczucie, że nie potrafią. Więcej, oni nawet mogą mieć pomysł, że może zrobią, ale jest cały
przemysł na przykład ludowych przysłów, który mówi pokorne ciele, dwie matki z się, lepsze jest wrogiem dobrego. Mnóstwo takich rzeczy, które skłaniają nas, żeby nie robić na nowo, nie robić inaczej, robić tak jak było. Ktoś, kto robi inaczej, nie jest raczej pielęgnowany, zachęcany. To niedobrze jest. Mój mąż w szkole kiedyś miał na ZPT takie zadanie, miał zrobić swoją ulubioną kanapkę. I zrobił kanapkę z żółtym serem i z takim uśmiechem z keczupu. I dostał 3+. Do dzisiaj go to boli. Mówi, jak to? To była moja ulubiona kanapka. Jak można ocenić czyjąś ulubioną kanapkę? To robi szkoła. Taka prosta, taka tradycyjna. Taka, w której nauczyciel nie myśli, nie pielęgnuje kreatywności. Nie pielęgnuje właśnie uważności. Nie pielęgnuje ekspresji innej niż ta pozwolona. Bo to, co wy robicie, wy pokazujecie ludziom, że oni mogą mieć ekspresję inną niż ta zwykła. Słuchajcie, jest facet w tej Aszoce, nie wymówię jego nazwiska, członek Aszoki z Palestyny, który pracuje w obozach dla uchodźców i uczy te dzieciaki innych form ekspresji niż przemoc. Jak one są złe, to co potrafią zrobić, to kopnąć albo szarpnąć, bo to widzą wokół siebie. On do nich idzie, na imię ma Abdullah, żeby było jasne, i mówi, można wykrzyczeć, można zatańczyć, można namalować. A ci rodzice mówią, zostaw nasze dzieci, jak przyjdzie wojsko izraelskie, to co my zrobimy, zatańczymy przed nimi? A on mówi, a może tak, a może nie. Ale wiedzmy, że mamy taką możliwość. To jest bardzo ważne. I moim zdaniem, nie jestem ekspertem absolutnie od kultury, jeszcze mniej od sztuki, a już najmniej od sztuki wysokiej. Myślę, że pewnie nie mam kompetencji artystycznych, ale dla mnie praca animatora to jest przede wszystkim praca polegająca na zmianie tej tkanki społecznej. Znaczy, to ma być manifest, nie manifest, więc ja w ramach manifestu mam bardziej taką odezwę. Tak sobie pomyślałam, a jakbyśmy się tak umówili? Tak, chodźcie, weźcie się, umówimy. Że w tym, co wy robicie, chodzi o wzmacnianie ludzi. Żeby oni wyszli z tego mocniejsi. Ale nie mocniejsi tacy zapiekli, tacy zapyziali, tylko tacy wzmocnieni. Tak jak się mówi, że człowiek, który przychodzi po pomoc, przychodzi po moc. Choć się umówimy, że ta wasza robota to jest dodawanie mocy ludziom. Może wy tak uważacie, może nie. Ja jak z tego autobusu na was patrzę, to myślę, że to jest to, co wy robicie. Wy dajecie moc ludziom, moc ekspresji, moc bycia sprawczym, moc bycia sobą takim, jak ja potrafię być i nagle potrafię być sobą jeszcze inaczej. Nie wiedziałam, że można zatańczyć matematykę. Mamy takiego Ashoka Fellow, który, słuchajcie, tańczy matematykę. Wymyślił tańce w Bangladeszu. Tańczą, mnożenie, dzielenie, tańczą, zbiory wspólne. Pierwsza kobieta, która wygrała Międzynarodową Olimpiadę Technologiczną jest z Bangladeszu. Po 10 latach tego programu, który zaczął się od tańczenia matematyki. Więc chciałam tutaj powiedzieć wam, że po pierwsze, myślę, że to, co robicie, to dodajecie ludziom mocy, dajecie im moc ekspresji, moc sprawczości, moc podmiotowości i że jeśli z tej interakcji z wami, z tych waszych przedsięwzięć, projektów wyjdą ludzie, którzy tacy będą, którzy będą mieli poczucie, że jak coś nie działa, to oni mogą to zmienić, a przynajmniej mogą próbować, czyli mogą zmieniać swoją rzeczywistość, to się wszystko pododaje i może to będzie dużo ludzi, którzy będą czuli, że mogą zmienić świat na lepsze. No i na koniec to tak, misją Aszoki, która szuka tych innowatorów i ich sieciuje i łączy, jest taka wizja świata, w którym każdy ma poczucie sprawczości i podmiotowości. Głęboko wierzymy, że to będzie świat lepszy i że w tę stronę trzeba działać. Po angielsku to brzmi everyone a change maker. No i bez was to się nie zadzieje. Dziękuję.